Witam Was bardzo serdecznie, gramy w co chcemy, Spellforce z Zakon Świtu. Jesteśmy w fanowej nadziei, tak jak mówiłem. Przelecimy się po tej mapce, wyczyścimy ją, zrobimy to, co trzeba, żeby tutaj był spokój. Mamy do dyspozycji orki i to stanowi bardzo poważny problem. Ponieważ mamy tutaj dwie strony konfliktu. Jedną z nich są wojownicy, którzy są przychylnie do nas nastawieni, i drugą stroną są wilczarze. Problem z tymi jednymi jest taki, no, że nie lubią orków, jakby nie było. To jest jakiś kamień. Co to jest? Wydaje ci się, że ten duży kamień niedawno przesuwano. Dziwne. Zrobię tutaj mały rekonesans. Chciałbym zobaczyć, co tutaj mogę znaleźć w ogóle, prawda? Tu jest fortyfikacja tych cholerników. Wilczarzy. Tu też jest fortyfikacja wilczarzy. Które oni mają levele w ogóle? 12. Nie wydaje się to być jakimś większym zagrożeniem tutaj. Dawaj mi 5. Nie chcę więcej. Dobra. I zbierać mi drewno, panowie. I więcej roboli mi dawać. Muszę nazbierać masę drewna. Niestety. U orków niestety nie ma jednostki. Znaczy ja przynajmniej nie mam odpowiedniego budynku, dzięki któremu by mogli sadzić drzewa. Wiem, że jest. O! John Farnham. Rigor Mortis. Dobrze. To sobie tutaj zaraz pogadamy z nimi. A ja potrzebuję... już się przygotować do budowy tartaku. Tu idzie dwóch. A gdzie jest trzeci? Gdzie poleciał ten trzeci kretyn? Miało ich być 5, nie 4. Demet, ludzie. Znaczy worki. Nieważne, 40 drewna w zupełności wystarczy. No nie wiem, gdzie polasł ten kretyn, naprawdę. To jest aż dziwne. Ilu ich tu jest? 15. Lol. Po prostu poleciał w gumki. Dobra. Never mind. Jesteśmy tutaj. Dobra, najpierw z Farlowem. Witaj w Farlowej Nadziei. Nie widziałem wam podobnych istot już od dawna. Jesteśmy prostym, wolnymi kupcami. Nie licz więc, że przyłączymy się do twojej wojny. Nazywam się Farlon i jestem właścicielem tej faktorii handlowej. Dobra. Muszę spędzić trochę czasu w twojej krainie. Jeśli dzięki twojej mocy runicznej wypędzisz stąd wilczarzy, to powitam cię z radością. No problem. Nawet jeśli z mojego powodu... Dobra, wolni kupcy zawsze zachowują neutralność. Nawet mroczne ludy darzą nas szacunkiem. Sprowadzaj tu cokolwiek chcesz, byle tylko na skutek tego skończyła się wojna. Polityka mnie nie interesuje, staram się po prostu przeżyć. Słusznie. Podobno posiadasz wyjątkowy kawałek szkła. To dzieło sztuki pełne piękna i melancholii. Owszem, byłem niegdyś posiadaczem czegoś takiego. Byłeś? Zawitał tu niegdyś pewien mag imieniem Mechlan. Miał prawdziwą obsesję na punkcie tego szkła. Targował się o nie, groził mi, aż wreszcie nasłał na nas najemników. Przez niego wilczarze mordowali tutaj dziesiątki ludzi każdego dnia.
Postanowiłem więc, żeby zabrać stąd to szkło i dałem je elfem, wędrownej elfce. Chciałem, aby zaniosła ten pechowy przedmiot magom z Szarogórza. Daleko jednak nie zaszła. Na naszych oczach porwali ją i zabrali do swojej bazy w Liczarze. Czyli pewnie gdzieś tu jest. Dobra. Dwa. Z kim tu handlujecie? Od kiedy zakopany został portal do Szarogórza, wymiana handlowa praktycznie zamarła. Teraz ograniczamy się do dostarczania okolicznym osadnikom tego, co nam pozostało. Największym naszym towarem jest woda. Nie próbowaliście odkopać portalu? Jasne, że próbowaliśmy jakiś czas temu. Posłaliśmy po krasnoluda, mistrza budownictwa z Wiecznej Jamy. Nigdy jednak do nas nie dotarł. Może pozbyli się go żywieńcy, a może zabili naszego posłańca. Któż to wie, może wiedzieć. Co wiesz o Armunie? Powinienem był się domyślić, że to on jest powodem twojej obecności w tym miejscu. Przybył tu jakiś czas temu w poszukiwaniu... Nie pozostał tu jednak zbyt długo, miał ze sobą to przeklęte szkło, co za głupiec. Ktoś mu powiedział, że za pomocą tego kryształu można zmuszać innych do wykonywania swoich poleceń. Od tej chwili jakby mu ktoś założył klapki na oczy, bez przerwy fantazjował o skarbach i smoczym złocie. Złocie smoka z północy? Właśnie, marzyciel, nie? Firmir był w dawniejszych... W wojennych czasach sługą Urama, a w tej krainie uwięziły go porwane skrzydła. Gdybym nadal mógł latać, wszystko by tu spalił. Armun ubzdurał sobie, że zdoła okraść potwora, okraść smoka. Wyruszył na północ i od tej pory nikt go nie widział. Debil. Dobra. Mamy Rigura Mortisa, ale tutaj się coś chyba niedobrego działo. Strzelec wilczarzy. Dobra, muszę chronić swój monument. Panowie, pięciu was potrzebuję. Tylko pięciu. Kopalnia. I druga sprawa, też pięciu poproszę. Chata rybaka. Czy są tu ryby? Ryba, bawu. Są jakieś ryby. Dobra. Czyli chatę rybaka również mogę wybudować i wy budujecie chata myśliwska. Kurde, nie chcę myśliwki. Małe kwatery. O, to mi się na pewno przyda. Będzie na pewno bardziej optymalne. A, wykończyłem go już bardzo ładnie. Będę musiał obstawić się wieżyczkami. Widzę. Mam budynki wszystkie niezbędne do prowadzenia wydobycia na razie. Takiego podstawowego. Przeklęta kraina, przeklęty upał, przeklęci idioci! Czego tam chcesz? Gadaj, popsuj mi dzień do szczętu. Gościnność tutejszej ludności nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Wynoś się stąd, albo wsadzę ci tę całą gościnność tam, gdzie... Jej mi światło nie dochodzi, tak? Na czym polega twój problem? Problem? Jaki problem? Nie mam żadnych problemów. Jestem tylko w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwej porze. Podążam za wrogiem mojej gildii, mrocznym elfem imieniem Thar. Parszywiec zaszył się jednak gdzieś w Mulandirze, a ja siedzę tutaj, przeklęta kraina. Kim jest ten Thar? Wcieleniem śmierci, mordercą, zdrajcą, istotą nie znającą żadnych zasad. Właśnie dlatego moja gildia wyznaczyła cenę za jego głowę. Kastagir kazał mi przekazać ci ten pierścień. Pierścień cienia. Nie do wiary. Skąd go masz? Nosiła go pewna zjawa. Nareszcie. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co trzymasz w dłoni. Cóż to więc za pierścień? To brama do świata cieni. Jego moce magiczne są na wyczerpaniu. Znam jednak sposób na ponowne uzupełnienie jego potencjału. Daj mi chwilkę. Proszę, weź go z powrotem. Pierścień trafił do ciebie, a kto go znajduje, musi go nosić. To zrządzenie losu.
Co mam z nim zrobić? Jak go założę, nie będzie mnie widać? Jest dokładnie na odwrót. Po założeniu będziesz widzieć rzeczy, których normalnie nie da się dostrzec, w tym stwory cienia. Szukaj ich i niszcz czarne widma, gdziekolwiek je tylko spotkasz. Nikt nie wie, jak bardzo rozpełzły się po naszym świecie, a teraz ty jesteś w stanie je dostrzec. Szukaj je i niszcz. Szukaj też wskazówek co do ich planów. Wszystko, co znajdziesz, przynoś do mnie. No, bardzo, bardzo istotny jest ten quest poboczny. Tar nie żyje. Ta? A ja jestem kapłanem Aonira. Sądzisz, że tak łatwo mnie oszukasz? Oto jego głowa. Teraz mi wierzysz? Na oko Nora. Czy to możliwe? Rzeźnik trafił wreszcie do rzeki dusz? Dobra robota, wojowniku. Widzę, że co nieco sobą prezentujesz. Przyjmij tę nagrodę. Z pewnością na nią zasługujesz. Fajnie, dzięki. Okej. Zobaczmy ten pierścień. Co to go nam podarował? Zaklęty pierścień cienia. Cichych kroków. To mam. Gdzie jest ten pierścień cienia? Pierścień czystej wiary, czarownika, rubinowy pierścień. Pierścień czerwonej hordy. Nie mam go tutaj. Tu jest pierścień Undwina, tu jest Malachiasz. Nie mam nic takiego. Chyba, że jest w questowych. Jest. Zaklęty. Nie należy do żadnej kategorii. Dobra. Okej. Zobaczmy więc, co mogę tutaj zdziałać. Pewno tutaj są wilczarze. Musiał się lekko odstawić z jednej strony na pewno. Najlepiej z tej, myślę. Dobra, chłopaki tutaj ładnie wybudowali, co mieli wybudować. Teraz poproszę tak. Magazyn żywności, to na pewno. I więcej roboty. Do fulla robotników. Dobra. Jest 30 na 30. Tu jest dość spory obóz. Ale oni mają 12 levele. Jakbym spróbował ich tutaj lekko podkurzyć. Mam nadzieję, że mnie to nie wykończy. Chciałbym się pozbyć tej wieżyczki. Ło, niezły damage. Dobra, ci rekruci to nie sprawiają mi żadnych problemów, tutaj widzę. Też mam błogosławieństwo jeszcze. Oni są raptem na kilka hitów. Tutaj raptem jeden mi zadaje większe obrażenia. Dobra, weź no się silni. I... Tower padł. Padł? Nie, jeszcze nie padł. Dawaj, dawaj, pull back. Mam nadzieję, że nie będą mnie tutaj... O, ten ma już odpowiednio wyższy poziom. Ale i odpowiednio fajne obrażenia dostaje. No dobra. Ci, co mają 12 poziomy, to nie sprawiają mi żadnych problemów. To jest piękne, po prostu. Dobra. Potrzebuję 5 z was do wydobycia leni. Tak.
tutaj poproszę namiot zielarza. Mam magazyn żywności, małe kwatery. Teraz tak, 5. Dom trwały, średnie kwatery poproszę, tak. To tutaj wybuduję. Co się dzieje? Co to było? Nic specjalnego. No dobra. Jest strzelec, 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 zwiadowca. Myślę, że mógłbym się pozbyć w pojedynkę tej bazy tutaj, wyciągając pojedynczo tych pachołków. Dobra. 4 do dyspozycji. I potrzebuję teraz... Aha, huta. Daje mi dodatkowe surowce. To im wybuduję. Tu już mogę do 20 zwiększyć. Ten już padł. Dobra, dawaj strzelca. Zwiadowca ma 12 strzelec. Też 12. Dawaj, buchnij się. Pięknie. Wszystkich na raz. Nice. Jeszcze tego. I teraz zniszcz ten budynek. To już będzie jedno mniej. Tu jest jeszcze coś. Dobra. I tutaj są 2 obozy. No to jeden strzelec raptem. Tu jeszcze jest jakiś obóz. Sporo ich tu jest. Nie powiem, że nie. Dobra, magazyn żywności działa, to działa. Tutaj hutę budują, średnie kwatery, ładnie. Dodaj mi roboli. A wy w tym czasie... duże kwatery, 450. Niedobrze. Dobra, może troszeczkę zainwestuję w zagrodę dzików. Tu jest magazyn, to jeden. Kolejnych 5 proszę. To jeszcze... Aha, zagrodę dzików 150. Dobra, to zrób mi chatę zbrojmistrza. Tutaj na przykład. Dobra. Feno. Ty. Zabij go. Strzelec, strzelec. Wiarus. Rekrut Czerwonego Legionu. Wykończmy ich trochę tutaj. Dobra, bij się z Wiarusem. Wiarus ma 22. To będzie godny przeciwnik. Ale myślę, że sobie z nim poradzę. Jeszcze mam błogosławieństwo w razie czego, więc nie powinno być problemu. Sporo obrażenia mi zadaje. Dobra, healnij się. Salwa. Pięknie. Pięknie. Nice. Jeden zdech. Kolejny zdech. I ten również leży. Teraz zajmę się wieżyczką i tym strzelcem. O, dobiłem go. Jeszcze tu jest strzelec. Chciałbym się go pozbyć. Wieżyczka mi nawet nie zadaje zbytnich obrażeń. O, tu jest zwiadowca. Nie chciałbym, żeby doszedł do bazy.
bo to by się wiązało z tym, że... da znać swoim kumplom, a tego bym nie chciał. To jest kolejny strzelec. Nie chciałbym, żeby po prostu zaczęli przyłazić sami z siebie. No, tak jak tutaj jest. Ktoś mnie wyczaił, tak? Skąd, kto, gdzie, jak, po co, na co i którędy? Nie wiem. Na pewno żaden zwiadowca. Znaczy nietypowy zwiadowca. Dobra, zniszczę wieżyczkę. Raczej bez większych ale. Dobra, panowie, warsztat płatnerski, tak? Atary baga, małe kwatery. O, do 25 mogę podbić. Pięknie, zagroda dzików. Magazyn żywności. I więcej robotników. Teraz pomału zacznę właśnie się rozbudowywać pod względem militarnym. A póki mogę, to wykończę tutaj pojedynkę. Strzelec, rekrut. Gdzie uciekasz? Nie uciekniesz. Dziękuję. Zniszcz ten budynek. Ci rekruci są słabi, niestety. No ale może uda mi się dobić level. W ogóle fajnie, że włączyłem stoper, nie? Jestem dobry. Nie ten telefon. Tak siedzę i... powiem wam, że straciłem rachubę całkowicie. Stopper, ciągły start. No mam nadzieję, że nie wyjdzie mi jakiś stanowczo za długi odcinek. Nie byłoby to fajne, wiadomo. Chciałbym w miarę trzymać się tych pół godziny. Najwyżej go jakoś podzielę, tak? Na dwie części. Trudno. Ale nic na to nie poradzę. Weno, bufnij się. I pokaż, co potrafisz. 108. Wow. 120. O, już tylko po 40 bije. Mówmy się jeszcze tym. No, dobij go. Bardzo ładnie. Zniszczę teraz ten budynek. Dzięki temu będę mógł sobie spokojnie tutaj zwiedzić dalszą część mapy. Teraz tak, moi robotnicy, jest ich 15. Chciałbym jeszcze jedną zagrodę dzików. Tak, tutaj. Daj mi jeszcze 5. Wy zrobicie... chatę szamana. Tą chatę szamana postawicie tu. Dalsza piątka zrobi mi... no, zresztą kuźnię nie zrobię i kaplicy krwi też nie. Brakuje drewna. No dobra, poczekamy na... aż wyrąbią. Wow! Was fucking close. Prawie by mnie zabiły. A tych dzięki salwie wykończę. To jest fajna umiejętność, wam powiem. Bardzo przydatna.
Dobrze. I teraz jeszcze tylko dwie wieżyczki i będzie po imprezie. Co to jest? Sztylet Czerwonego Legionu. Później go oddam w odpowiednie ręce. Dobra, warsztat partnerski, glewia. Tak, to chcę sobie ulepszyć. Bez dwóch zdań. Szaman otrzymuje tarczę większą i zatrutą włócznię. Tak, szamana też chcę. No dobra, zagroda dzików. Tutaj jest jeszcze trochę drewna. O, nie przyszli mi pomóc. Pięknie. Czyli od tej strony mam już w sumie powzięte to, co chciałem. Trochę lipa z surowcami, ale to nie szkodzi. Teraz potrzebuję głównie żelazo, tak? No nie, drewna też mi potrzeba. Ale na razie wezmę pikierów sobie tylko. Ponieważ są doskonałą jednostką do walki wręcz, a chcę wybudować duże kwatery, żeby móc zrobić tytana orkowego. Co tu jest? Porucznik wilczarzy, zabij. On ma 19 level tylko, dobra. To nie powinno być problemu, tu jest coś zamknięte. Aha, tu jest kolejna baza. No, 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 panowie, panowie. Nieładnie. Ale myślę, że tacy przeciwnicy jak właśnie porucznik to się już nie spawnują. Wilczy znak. Wzmocnione skórzane buty. Znaczy portki. Tu są sojusznicy. Ładnie mi się tutaj wydobywa materiał. Co się dzieje? O, wyglizdy. Zabić ich. Zabić ich. Bardzo ładnie. Wykończyć. No, przeciwko rekrutom to radzą sobie doskonale i to wystarczy w zupełności. Dawać mi tu kilku. Potrzebuję dom chwały. 350 drewna, 80 i 60. Jedna wieżyczka. Kolejna piątka wybuduje drugą wieżyczkę. Tak, żeby to w miarę tutaj wyglądało. Teraz, gdzie jest mój delikwent? Czy z kimś mogę tu pogadać? Nie, nie mogę z nikim pogadać. Tu jest wóz. Wóz, z którym nic nie zrobię, no to będzie trzeba zrobić przewóz. Tutaj jest jakieś przejście. Bruno, kapitan wilczarzy. Zobaczmy, co potrafisz, chłopcze. Za 16 mnie uderzył. A jego na buffie bije za 60. I 66 nawet. Plus podpalenie, dziękuję po wszystkim. Hełm weterana. Pancerz siła, lekkie uzbrojenie.
Dowolna umiejętność magiczna 6. Nice. Dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj zakończę tą eksplorację. I w następnym odcinku poznamy dalej mapkę. I dalej będę czyścił z tych barbarzyńców wilczarzy. No tutaj widzę, jest jeszcze jeden fort. Tam dalej jest następny. I będzie trzeba to wykończyć. Jednego z drugim. No tutaj 18 level, to jest pikuś. Pan pikuś. Dobra, wezmę tutaj kilku tych szamanów jednak. Podbiję. 2, 4, 6. Dobra. Reszta pikinierzy. To będzie moja armia numer 1. I myślę, że nawet jedyna. Mam 100 drewna. To jest mało. Chciałem te duże kwatery zrobić. Dobra. To była unikatowa jednostka. Poziom 7 gówno, orkowy siekacz gówno i nocny cios również jest gówniany. To jest kolejny. Dobra. To tutaj podziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hejka.